Cześć wam wszystkim, że z tej strony mój Stach. I atakują mnie właśnie robale. Nie mogą mnie zostawić nawet na moment. No widzicie? Bredne robale. Tak, szukamy tego przejścia, które by nas doprowadziło do tego grupsa. Tylko jak na razie idzie mi dosyć niepewnie. Mam cię. Więc jest przejście. Hello. Nie ma za co? Ale mnie wrobił. Ojajajajaj. Wredne te potwory. Nie ma sprawy, kolego, bon voyage. Ale cwaniaki, nie? Ale znaleźliśmy właściwego. Dobra, to przesuwam do następnego. A, już pamiętam, my tu nie mogliśmy wejść, bo te kolce były. No teraz jesteśmy nieco bardziej doświadczeni. Nie ma za co, kolego. Nawet nie dadzą na chwilę spojrzeć w mapę. Już wiem. No to idziemy. No to na razie tutaj. Idziemy do ławki. To też nie będę przerywał, bo chcę pokazać to ukryte przejście, które niewątpliwie tu będzie. Tam bardziej na lewo powinno być taka droga w dół. Więc trzymajmy się lewej strony zwyczajnie. Oj. Mamy to. Ale to na razie było przejście do naszego kolegi. Nie ma za co. A tu dalej coś jest. Co to? What? Co to ma być? To jakiś błąd graficzny? Jezu, co to jest? Ale on tu stał! Gdzie on jest? Ej, bez kitu, teraz się pietram. Co się dzieje? Dlaczego on tu w ogóle był? Co jest do... To ten boss takie rzeczy robi, czy co? Czemu mi to coś płaca figle? Co jest, kurna? Następne przejście. Ej, no bez kitu! Co tu się dzieje? No gdzie ty jesteś? Co tu się dzieje? To nie jest normalne. Nawet jak na bossa, co tu się dzieje? Hej! Skrócik. Wracaj. Podoba mi się to.
Stop it! No kurna, kto to był? O o. Aha. Tam podobny koleś do mnie widzę, jest. Hello? Nosk? Miło mi cię poznać. Wysoko skaczesz, nie powiem. A, on potrafi po ścianach chodzić. Ojej. Leczyć mi się nie daje. Nasz kolega. Dobrą strategią jest trzymać się ściany. Ała. Nie jest trudne. Zaraz będzie ubity. Ja wam pokażę. Czemu on puścił? Znowu? Ała. No co jest? Chciałem go uderzyć. No i po trobie. Cwaniaku. Nie ze mną takie numery. A tam podobni kolesie do mnie w ogóle stoją. Ilu było takich jak ja? Jeju. Ciekawe skąd on to ma w ogóle. Co jest? Nie może przejść? Paylor! Ostatni Paylor! Ostatni, prawda? Tak, mam wszystkie trzy. Mogę na maksa ulepszyć mój miecz. Do Pure Naila tak zwanego. Zajebiście. Oj, przepraszam, nie było tego słowa. Zajetwapiście. Daktystycznie. Dobra. Więc tak, trzeba już się wrócić. Bossa Noska mam już za sobą. No i dobra. Tak jak mówiłem, było to przejście, był bosik, wszystko było. No i utratowaliśmy grupsa. Jakie może być lepsze rekomendacje tej gry, jak nie uratowanie grupsów? No nie ma nic fajniejszego od tych postaci. O, widzicie? Spora część mapy. Zaraz wracam. Ghost, I see you have faced the place of your birth, and now drape yourself in the substance of its shadow. Though our strength is born of similar source, that part of you, that crucial emptiness, I do not share. Funny then, that such darkness gives me hope. If within it, I see the chance of change. A difficult journey you would face, but a choice it can't create. Prolong our world's stasis of our face, the heart of its infection. Bo jak widzicie, wróciłem do Ancient Bastion, sugerując się tym White Charmem, który posiadam już obecnie. O, tutaj, ten ostatni. Nosk. Mimics the shape of other creatures to lure prey to its lair. In the deepest darkness there are beasts who were faces stolen from your memories and pluck at the strings on your heart. Know yourself and stay strong. No i postanowiłem zobaczyć, czy te drzwi, które są na dole,
A tu widzę jeszcze przy okazji Hornet. I would urge you to take that harder path, but what end may come, the decisions rests with you. Nie no, widać, że mi dobrze życzy. Przynajmniej sprawia takie wrażenie, że chce mi dobrze życzyć. O Boże Święty. Zejdę, zejdę, normalnie zejdę, no. Dlaczego tu wciąż nie mogę wejść? Jezu, nie rozumiem tego. Czekajcie. A więc tak. Mogę przechodzić przez bariery. Wystarczy, że mam shade clock. Czasami warto zajrzeć do internetu. No nic. Nie przedłużając, zróbmy to, co trzeba. Od jeszcze się nie zginiemy. Sharp Shadow. Contains a forbidden spell that transforms shadows into deadly weapons. When using Shadow Dash, the bearer's body will sharpen and damage enemies. O, to byłoby bardzo fajne. Oj, to byłoby bardzo fajne. Muszę na to sobie przygotować. Muszę na to sobie miejsce przygotować. To mi się bardzo, bardzo przyda. Oj, tak, ja bardzo, bardzo, bardzo to chcę. Dobra, nieważne. Skoro już wiem, że mogę przechodzić przez te wszystkie bariery, to przydałoby się teraz wiedzieć, gdzie te wszystkie bariery były. Zaraz się dowiem. Czekajcie na to. Tak, odblokowane. Także poczekajcie. Okej, dostałem się do nowego miejsca. Tym razem przez znowu Shade Gate'a, który się znajduje w Kingdom's Edge. Zobaczmy, co mnie tu czeka. Markoth. You have come a long way just to die here at the edge of the world. No, do not speak. I have heard thousands and thousands of empty words from those like you. Your pride, your desires, your desperation. You will take these things with you once I strike you down. Raise your weapon then and die like those who came before you. A zaraz wezmę. Co tam? Tylko skoro już tu jestem, wolałbym wziąć jakąś ławkę. Bo to miał kawał drogi, żeby tutaj się dostać. No ale zaryzykuję. O, ma Dream Shielda! No tak po całej mapie może? Au. O Boże. Trzeba było iść na ławkę.
Oj, teraz nie będzie łatwo. O! Udało się. No proszę. Myślałem, że zginę tu, szczerze mówiąc. Never. Have I been defeated in combat? I can see myself there, still sleeping. How long have I been hidden here? Here, at the edge of the world, no one could find me, except you. Warriors, knights, kings, even time itself, they have no power over me, only you. You are the darkness, come to consume me. Niezwyciężony wojownik, co? 250. The body of a warrior with a shield and nails. No proszę, ile ta gra skrywa sekretów. Proszę, proszę. A teraz pójdziemy do jednego miejsca, które odkryłem. I jest zaskakująco niedaleko. Zaskakująco niedaleko. No, powinno być zaskakująco niedaleko. Właśnie się zastanawiam, jak tam dostać. Chwila. Wow! Co to jest? Ale grupa kobietka. Tak sobie właśnie słucham. Jakieś szmery, nie szmery? A tu proszę, jakaś złota kobietka. Była dokładnie tutaj. Tak sobie właśnie słucham. A tu proszę. A była dokładnie tutaj. Pokażę na mapie. No niesamowite, co jeszcze można odkryć w tej grze. Tylko dalej nie wiem, jak się dostać tam na górę. To i wszystko jedno. O, tutaj się używa Simple Keya. Szukałem tego miejsca. Więc tutaj trzeba, o. Songstress Marissa. A voice to ease all burdens and still all troubled minds. Ciekawe. Trochę dużo tych pokoi. Co tu mamy? Wanderer's Journal. No to warto było zbłądzić. Oj. Nie o to mi chodziło. Ajajajajaj. Nie o to mi chodziło. Znowu sekret. Ransitek tym razem. O kurna.
Pogi Thorax. Scrawing, you look pretty skinny, very scrawny, that's the way to be a recon. Just look at me, a great big juicy, fatty, oily, scrumptious back. No wonder I'm so popular around here. I've been waiting an awfully long while. Surely it's dinner time soon? Nie. Koniec. Ja pierdzielę. Oni jedli te wszystkie robaki. Co za koleś. Z tego co widać, leś nawet nie wiedział co się z nim działo. Takie drugie sekretne przejście. Zobaczmy co jest dalej. Jakaś tam panienka w ogóle była, jakaś miś coś tam. Aha, czyli tu jest jakieś przejście. Pleasure House. Marissa. Welcome to my stage, little one. I am Marissa, a songstress of some renown. Though, given the sorry state of this place, you may find it hard to believe. Huge crowds once flocked to hear me sing. Then something changed. The audience, once so enthralled, began to leave. I continued to sing, yet my voice fell silent upon these airs. Perhaps you would care to listen to me sing? You'll be the first in an age to hear it. Even if only you, it's a wonderful thing to have an audience again. Dusza, która tęskni za audycją. A ja mam ochotę zabrać jej sen, dream. No i ta fontanna. No teraz to już faktycznie zbadałem całą tą mapę. No tak, myślałem, że coś tu jest. No nic. Fajnie było, się skończyło. Teraz wiecie co chcę zrobić? Sprzedać trochę tych reliktów. Bo za 4000 będę miał Dream Naila. To czy tego? No ten Super Nail cały. Idziemy. To zrobię pauzę tu. No i mam bardzo już dużo tych geo. Niestety zapomniałem jak to się mówi, nagrać tego co on miał do powiedzenia o Wanderers Journal, bo przede wszystkim tego sprzedawałem. Ale tak to sprzedałem wszystkiego po jednym. Od każdym miał coś do powiedzenia Wanderers Journal, za każdym razem był inny tekst kiedy sprzedawałem, także kiedy uzbierzecie już wystarczająco dużo tych przedmiotów grając Hollow Knighta, polecam właśnie sprzedawać u niego te relikty, bo ma zawsze jakąś historyjkę do opowiedzenia. My tymczasem idziemy do naszego kolegi, który ulepszy nam jeszcze bardziej miecz.
Oh, you have returned. I see you have some payload. A rare, fine metal. That give me the ore and some gel for my efforts, and I will reforge your nail to make it stronger. No proszę. As you wish. I will get to work then. It's done. The reforging is done. Your nail is much stronger than it used to be, as strong as it could ever be. Only your weapon have I seen such potential. Finally, I behold the majesty of a pure nail. To think this moment has come upon me so soon. I must step outside a moment. Ale historia. With a pure nail forged, my work in this lifetime comes to an end. My only remaining desire is to see and feel the nail strike through. I beg you, cut me down. As my final moment in life, I want to taste that blade's exquisite edge. After all this time, all this toil, haven't I earned it? Do not hesitate. I beg you, cut me down. I want to taste that blade's exquisite edge. Boże, ja nie mogę tego zrobić. No nie mogę. Co to prawda, czytałem coś w Achievement, także można go właśnie tak dobić, ale nie wiedziałem, że on sam o to poprosi. Jezu. Nie mogę tego zrobić. Okej, jest alternatywne zakończenie tego wątku. Muszę najpierw się wydostać z City of Thieves i dojść do Grimpath. Zaraz wracam. Okej, odkryłem ten z internetu, co prawda, ale odkryłem dodatkowe zakończenie tej sprawy. Trzeba pójść do Nailmastera, tam na lewo. Tak właśnie tam zmierzamy. Przy okazji zmieniłem trochę czarmy. Jak widzicie, użyłem w końcu Sharpshadowa, Dashmaster i tak dalej. Zostawiłem sobie jeszcze Quick to, Slasha i Long Naila wziąłem na dwa, żeby mieć tą mapę. Odpuściłem sobie właśnie to z szybkim uzdrawianiem się. No, czyli po prostu dłużej się leczymy. Ale nic nie szkodzi, damy radę. Potem to zmienię przy arenie. A może nawet nie będę musiał. Zobaczymy. Na razie idziemy do Nailmastera Sheo, a ponieważ już tam byliśmy, to już trochę tam podblokowujemy sobie. I potem pójdziemy do tego Grubsa. Tam nie mogę wejść. No nie mogę. No proszę. Przecież tam byłem dopiero co. No, ale jest problem faktycznie. Nawet jak się tu dostanę, to i tak muszę jeszcze raz wszystko przejść. Z głupiego powodu, że są te pnącza. No nic. Jak trzeba, to trzeba. Boże, co ja wyprawiam. Te
dajcie mi żyć. No. To ja rozumiem. O Boże. Proszę, nie zgiń teraz. Mój stak, dasz radę, no. O, Fappen Seed. Co ja zrobiłem? Zaraz. Już jestem. Tym razem się udało. Prawie, że w 100%. Uff. Teraz mam pewność. Stąpmy do niego. O! Oh, look who's joined us. We have quite a merry crowd now, don't we? This fellow came wandering into my heart. Quite distraught and on his own quest for a new calling in life. We talked and found a common love of creating and building and honing a craft. So now we make an art together. It's good to have company. I hadn't realized how lonely I was. It's like being with my brothers again. Stay with us if you like. Oh, hello traveler. How strange that we should meet again. In a world as vast as this. I must thank you for not killing me when I asked you to. I was irritated at first, but I had some time to think up there and I soon saw the wisdom in your decision. The world is made of more than metal and weapons. I set out exploring and soon found my way here. Sheo is a master of many arts and has promised to teach me what he can. I think I will be quite happy here. You're building a full sight of the Kingdom's Knights. In their time, I barely ever paid them attention, but Sheo keenly remembers each. It's so refreshing, nothing like the crude practice of nail work. I just love all the intricate details. Ale numer. Fajnie. I mamy osobne zakończenie. Szczęśliwe zakończenie, bym powiedział wręcz. Czyli faktycznie trzeba było go zabijać. No proszę. Dało się, dało się. Jeju, to jeszcze nie to. To jeszcze nie to. Ile mi ich tam brakuje, żeby mieć do journala? Bo ich nigdzie więcej nie ma, no. Muszę ich tu ubić. Oj, Jezu, nawet nie trafiłem. Zobaczcie, zrobię to bardzo umiejętnie. To się bardzo w prosty sposób robi. Na przykład ginie się. Ale nie chcę tym sposobem próbować. Ja spróbuję troszeczkę innym. Chcę przy nim przybansować. O tak właśnie. Mam cię. No i mam journala. O to chodziło. A teraz będziemy iść do tego grupsa. Jeśli przeżyjemy. Także tutaj już zostańcie ze mną, bo to długo nie potrwa. Góra minuta. A w międzyczasie sobie powiem wam może moje przemyślenia. To co powiedział Nailmaster, że widział jakby mój przekaz.
czasami nawet nie jesteśmy świadomi tak naprawdę tego, co my robimy. Ja poszedłem, ponieważ no mogło być fajniejsze zakończenie i tyle. Nie chciałem go w końcu zabijać. W końcu faktycznie życie jest takie za krótkie. I właśnie o tym mówię, no jestem jaki jestem i uważam, że tak powinno być. Że nie, bójstwo czy samobójstwo nigdy nie jest sposobem na to, żeby przetrwać w tym życiu. Tak jak Nine Master zrozumiał, że jednak jest więcej tych... jak to się mówi... sposobów życia. Czy to nie tylko to, czym się zajmujemy na co dzień przez całe życie, jest tym, czym musimy dążyć do końca życia. Jest wiele więcej na przykład takich rzeczy. Czym się nasz Nail Master zdążył przekonać. Nie ma co tracić życia na jednej profesji. Pobocznie też może się zajmować innymi. Także naprawdę trzeba doceniać to życie, co które mamy. W kontekście samej gry... No ciężko powiedzieć. Tutaj fajnie, że ten Nail Master zrozumiał, ale to w sumie dużo zależy od naszej litości. Tak naprawdę, grając w tą grę... Nigdy nie wiadomo tak naprawdę... Jakby to ująć... Cześć! Jakby to ująć... Coś jest, ale nie wiadomo co. Ciekawe. The Fog Canyon. Nasz bohater ma... swoje żądło, którym potrafi po prostu zabijać wszystko na swojej drodze. Jest niezwykle groźny przez to. Ale jednocześnie gra nam daje znaczną wolność nad tym, co się dzieje wokół nas. Możemy po prostu zrobić wszystko. Licząc w większości NPC-ów, no to mamy jak najbardziej na nich wpływ, co już było zresztą widoczne. Nie mamy co prawda możliwości, tak jak w innych grach, że po prostu zastrzelimy czy coś i tej postaci nie ma. Gra nam daje wybór do opcjonalnej po prostu zakończenia. Które jak najbardziej możemy przyjąć, ale też nie musimy. Możemy zostawić wszystko tak jak jest w końcu. No i ten Fog Canyon. No nic, trzeba tam iść. Tym razem wiemy, że możemy tam przejść, więc to zrobimy. Nie minąłem tego? Minąłem. To przejście. Przecież to nie tylko było z lewej strony. A, tam wyżej było. Po prostu mi się tu nie odblokowało. Gdyż nie przeszedłem tej mapy ani nic. W końcu tam jest zablokowane przez Shade Gate'a. A no właśnie. No, ale...
elegancko. Czyli nie musiałem tak naprawdę walczyć z tym Shade Gate'em, bo i tak mogłem się tu dostać. Ała. Wtopa. No nic, zobaczmy tak czy owak. Co nas tam czeka? Nie wiem, czy tam w ogóle byliśmy. Możliwe, że nie. Nie, nie byliśmy. Kurna, ale debil ze mnie. Quirrell! Doesn't this kingdom just abound with surprises? A building atop an Akit lake. Despite the sight, I can't help but feel familiarity. Something stirs in my mind, though I can't yet tell what. I would fought in my last for discovery that led me here, but now there seems something else. This building becomes me. I can feel it calling there. I had in? Słuchać Johnego brawo, kurka wodna, gdzie on może być? Cały czas tu stoi. A, mam cię! Nie ma za co, bon voyage. I to już były chyba wszystkie Quirrelle. Znaczy te grupsy. Widzicie coś? Bo ja nie. Pusto. Czyli zostaje już mi tylko do niego wrócić i dostanę wiele super nagród. Super, superastycznie. No nic, tak czy owak idziemy do Dreamera. O to nam chodziło. Teachers Archives. Ławeczka jest, elegancko. To nic innego nam nie zostaje jak zwiedzać. Zdecydowane przejście na dół. Idziemy. Oczywiście meduzy. Jak mogło być inaczej? O, kanion i meduzy. Grunt, żeby tych dużych się pozbywać. Na nim i potem nie będą przeszkadzać. Nawet w sumie nie wiem, gdzie idę. Po prostu idę. Okej, jest wiele ścieżek, jak widać. Tyr Yolk Abba Absence Outer Shell O-Gate Contain Lightem Vessel M.H. Gem Silder Withdraw Exterior O Seal Within Dreamer In Twixt A Twixt Contain Light Dear Dream Chaba Ungrowth Contain. Z dobrej znajomości angielskiego, no to ciężko będzie cokolwiek wykapować z tego. O, to już chyba nasz boss. Umu.
Oj, oj. Dlaczego się odbijam? Ja mu nic zrobić nie mogę. Dosłownie. Co jest? O, dzięki. Quirrell nam pomaga. Ay, ay, ay. Au. No to już był za trzeci raz taki. Ale szybki. Chciał mnie złapać jak nic. Kasa, kasa, jak najwięcej kasy. Dobrze. Udało się. No i eksplozje. Ach, lubię te eksplozje. Dzięki, Quirrell, gdzie jesteś? Brachu, stary. Tam coś głęboko jest. Może w prawo pójdziemy na chwilę. Chyba, że to też ta sama ścieżka. Troszeczkę inaczej. Nightlight M Growth in Kind. Nie chcę tego czytać. Tam coś jest. Ale gdzie jest Quirrell? Gdzie on jest? Kurka wodna. Bo pomógł nam niesamowicie. Bez niego byśmy go nie pokonali. Odbijał się od nas. Tak gąbczasta poczwara. A tank full with charged luma flies. Do journala, co? Dreamnay też nie pomaga. Wspomniałem właśnie, że dashem robię damage. W końcu tak to ustawiłem. Przyzwyczaję się. Something glows within the tank. Did she call you too then? I realize it's no coincidence we arrived together. Though much of my memory is blank, this place I recall. Within these chambers, the teacher sought to store the kingdoms, knowledge, and at its core she stored herself. To save Hallownest, the teacher willingly became a seal, but upon herself she enacted an additional protection. Though I cannot recall its happening, I played a part in that feat. She called me here now to reverse that protection, all in aid of you. Wow. Do not hesitate. The choice to reform was hers
not mine. She knows what you would do and seems to welcome it. A figure sleeps within the tank. Nie było sensu zniszczyć tego. A więc to ona. No nic. To ona dała nam Dream Naila, zdaje się. No to łapiemy. Trzecia maska. Teacher. Osiągnięcie. Akurat po tej stronie stał Quirrell. The madame's life is extinguished and with it her seal breaks. It's a heavy thing you attempt, but I have seen your prowess up close and she too believed you capable. Be on your journey then and allow me rest a time. With the deed complete, I begin to feel my age. Ale spotkam cię jeszcze. To think such a small creature would bear this kingdom's fate. Dalej pisze tak samo, co? Nie wiadomo, co o tym myśleć. Niby można to uderzyć, ale i tak nic się nie dzieje. No i wydostałem się. Czy spotkamy jeszcze naszego Quirrella? I don't think so. Ale bardzo nam pomógł, będziemy o nim pamiętać, ja na pewno. Także to był Hollow Knight, kolejny odcinek, bardzo intensywny, dużo zwiedziliśmy, dużo się dowiedzieliśmy. I zdobyliśmy trzecią, ostatnią Dream Duszę. Senną duszę. I teraz możemy w każdej chwili dojść do Black Egga i zawalczyć z ostatnim bossem, Hollow Knightem. Ale zanim do tego dojdzie, będziemy jeszcze co nieco zwiedzać, bo jest co w tej grze zwiedzać. Chciałbym za pierwszym razem mimo wszystko skończyć go na 100%. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jesteśmy już bliscy końca. I niewiele nam brakuje. Także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.